dzień otwarcia Muzeum Katyńskiego to tryumf prawdy. Ponad 40 tysięcy przedmiotów wydobytych z dołów śmierci, zgromadzonych w jednym miejscu, będzie przypominać o strasznej zbrodni dokonanej na polskim narodzie. Szanowni Państwo, są sprawy święte dla Polaków. One wykraczają poza normalną historię, poza normalny opis dziejów. One budują naszą tożsamość. Taką sprawą jest Katyń. Panie Prezydencie, Pani Premier, bardzo chciałbym podziękować wszystkim ludziom, którzy poświęcili kawałek swojego życia, aby to muzeum tutaj powstało. To honor dla Wojska Polskiego, to honor dla naszej placówki. Myślę, że ten dzień długo zapamiętamy. Ten dzień jest bardzo ważny w naszej historii. On przypomina nam o tym, jak ważne jest wojsko, jak ważna jest Polska. Szanowni Państwo, drodzy goście, dziękuję w imieniu Rzeczypospolitej za to muzeum, za to wielkie dzieło utrwalania pamięci, ale w moim przekonaniu także dzieło wielkiej edukacji historycznej na przyszłość dla pokoleń młodych Polaków. Wierzę też, że dla zagranicznych gości. Dziękuję za wspaniałe kolejne miejsce, gdzie możemy czcić naszych bohaterów, gdzie możemy pokazywać naszą prawdziwą historię. Niech tak będzie. Niech będą oni wzorcem dla polskiej młodzieży. Niech będą wzorcem dla nas wszystkich.